Witam serdecznie, Kacper. Witam serdecznie. No chciałam ci podziękować. Za co znowu? No za co? Za to, że pojechaliśmy znowu na ryby. A? Obiecałeś mi, że dzisiaj znowu będą klenie. Tak, ja już przepraszam w ogóle, że to po raz kolejny klenie, ale ja naprawdę jestem od tego łowienia uzależniony. To nie jest już zwykła zajawka. Jak to ktoś gdzieś w komentarzu napisał, ja ćpam te klenie. Tak, tak, tak. Też jeszcze co jest ciekawe, dzisiaj jesteśmy na takim odcinku, na którym byłem na przełomie zimy i wiosny kilkukrotnie i nigdy nie złowiłem tu ryby. No dzisiaj jest już taka pogoda, woda już ma taką temperaturę, że na pewno złowimy rybę i to nie jedną. Ale właśnie mówię, to miejsce jest tak piękne, jesteśmy w takiej dolinie, ta rzeka tutaj pięknie mandruje i nie złowiłem tutaj jeszcze klenia, dlatego dzisiaj tutaj specjalnie cię zabrałem. Tutaj też nic wtedy nie złowiłem, bo tu jest taka rzeka bardzo szybka, rwąca, momentami bardzo płytka, czyli moim zdaniem właśnie dobra na tą porę, kiedy woda już jest cieplejsza. Natomiast jak chodziłem tutaj, kiedy było jeszcze zimno, dookoła był tutaj śnieg i lód, to był za szybki odcinek, tutaj te ryby nie żerowały. Drzew dużo, prawda? No tutaj jakbym miał krótszą wędkę, to byłoby spoko, ale wysunę się, ty siądziesz tutaj, gdzie stoisz, a ja wysunę się na maksa na ten cypel, no będę miał problemy, ale no jakoś sobie będziemy musieli tutaj poradzić. Wczoraj łowiłem w bardzo szybkim prądzie i miałem 8-gramowy zestaw, bo było głęboko i woda bardzo szybko płynęła. Ale tutaj myślę, że to jest za ciężki zestaw i założę 6-gramowy. W ostatnich dniach, w których dużo wędkowałem, zauważyłem, że lepiej, no to się potwierdza z tym, co mówiłem wcześniej, lepiej poczekać, bo pierwsze do zanęty wskakują te małe kleniki. One się szybko meldują w zanęcie i zauważyłem, że jak się już wyjmie jednego, dwa, trzy, to potem nie łowiłem już nigdy większego klenia. One się płoszą. One są tak cwane, że one się płoszą. Natomiast kiedy było zimno, to nie przeszkadzało, bo albo się łowiło dużego klenia, albo się nic nie łowiło, nie? Dobra, rozgadałem się, a trzeba by zobaczyć ten złom. Ja muszę siedzieć na samym skraju rzeki, bo tu widać, o. Tak, te krzaki tu. Jak zatnę rybę, to będą niezłe jaja, żeby wyjąć. A łowię bolonką, dlatego że rzeka tutaj jest spora. No i generalnie będziemy łowić w prądzie rzeki. Nie tak jak zimą gdzieś tam przy brzegu, tylko będziemy generalnie łowili w prądzie. No, pierwszy rzut. O, już. Pierwszy rzut. Już widziałaś, co tak się dzieje, nie? Wędka na drzewie. Już mam za blisko zarzucone, ale nurt nam wyciągnie ten zestaw. O, już wyciągnął. I duży od razu, wiesz? I od razu ładny. Ja się zagapiłem trochę i odwracam głowę, nie ma spławika. Raczej nie jest bardzo duży. Ja się zasłuchałam w ptaszki. Ja też się zawiesiłem. Nagle patrzę, nie ma spławika. A już tak daleko spłynął, kilkadziesiąt metrów. To nie jest olbrzym raczej, ale na pewno przyzwoita ryba. Taka, o którą już w ostatnich dniach było trudno. Od razu do nęciny. Teraz zobaczymy. Nie chcę podchodzić za blisko. No tutaj będzie tylko jak to zrobić, żeby go podebrać. Chyba po prostu skrócę wędkę, wiesz? O, skrócimy sobie wędkę. O, i to jest dobry pomysł. No, żeby nie zaskarżyć te drzewa. Oj, ładny jest. O kurde, jest dużo większy niż myślałem. Dużo większy. Wolno, pyszczek. I byczek. Chodź. No jesteś tutaj. Ale zobacz, jakie śliczne. Tak.
On jest bardzo ładny z otoczenia. Piękny. Przepiękny, zdrowy, nieskazitelna ryba. Nieskazitelna. I w pierwszym rzucie. I od razu. Ach! Wypuszczamy go. Już tak dużo z nami przeszedł. Wow! Super! Pierwszy rzut, pierwszy kleń. Jest od razu pięknie. Pięknie było już jak tu przyjechaliśmy tak naprawdę. Jedziemy po kolejnego. Za blisko zarzuciłem. Tak, widzę, że ci się tutaj zbija do... I do brzegu mi do brzegu, tak ściąga. Ławik. Tak, nie ma sensu tam. Patrz, wziął. Akurat jak powiedziałem, że nie ma sensu. Kurczę, ale... Nawet... Ale pewnie mały. Właśnie nie. Nie ma sensu. Ale chyba mniejszy niż ten... Chociaż ty. Kurde, może nie być mniejszy. Ale jaja. A ja już mówię, no tam to nie weźmie. I akurat w momencie, kiedy... Zacząłeś ten... ściągać zestaw. No? No ciekawe, ale też jest na pewno gruba klucha, to na 100%. Ale myślę, że mniejsze jak poprzednio. Chociaż to nigdy tutaj z nimi do końca, im spokojniej idzie. Czasami te duże też spokojnie idą, a zawsze, później... Wiesz, tak, te duże zawsze są spokojne właśnie i czasem... Czasem właśnie potrafi... Od razu złożymy wędkę, skrócimy. Tylko jeszcze mocno skrócę. No. Nie widzę go jeszcze. Ja też nie. Ale jest duży, jest. Już go jest. Widzę. Jest chyba jeszcze jest większy jak tamten. Ale jaja. Patrz, większy chyba. Ale szok. Co za dzień się zaczął. Chodź, chodź. Taki sam jak tamten. Identycznie, może odrobinę większy, ciężko powiedzieć, ale jak dla mnie to taki sam. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Taki Wydaje sam jak tam. Wydaje mi się, że odrobinę jakby grubszy. Większy, tak, grubszy, tak, tak, grubszy, taki... grubszy odrobinę. Tamten był taki szczuplejszy. Tak, ola krówka. I na złość mi zrobił, bo ja powiedziałem, a tam już nie weźmie. I wziął. Czasami tak jest. Spod tych gałęzi. Ola, to już jest rybon. Kurde, dwa klenie i dwa piękne klenie. Dziękuję. Wow. Dwa rzuty, dwa piękne klenie. Niesamowite. A zobacz, zimą, żeby takie dwie ryby tak, złowić, to... Tak, dzień chodziliśmy. No, ale to w praktyce to był kleń i na kilka dni się łowiło. Akurat tak my trafialiśmy, że czasem się dwa, trzy w jeden dzień udało złowić. A tutaj dwa rzuty już. Jeszcze troszeczkę zgłębię, bo nawet widziałem, że jak do brzegu dopływał zestaw, to nie łapał dna. Ale w pierwszych rzutach staram się nie łapać dna, żeby od razu, wiesz, w pierwszym rzucie nie popsuć sobie miejscówki jakimś zaczepem i hałasowaniem. O, teraz udało się rzucić tak jak chciałem, dalej. Idealnie w nur rzeki. Oba wzięły bardzo daleko. Teraz też już jestem kilkadziesiąt metrów z tym zestawem od nas. No ciekawe jest. To tylko pokazuje też jak daleko ten chlebek potrafi. O, jest. Patrz. Jest chyba ryba, jest? Zaraz zobaczymy. Ale zobaczymy, czy nie masz. Jest, ale mały chyba, wiesz? Chociaż wiesz, no ciężko poznać, ale branie było. O, widzisz, dopiero ryba zaczyna walczyć. On czasem, to jest taka zmyłka, bo on idzie, wiesz, pod prąd. Mhm. Powiem ci, że to może być... Na początku wydawało mi się i cały czas mi się wydaje, że to jest mały, ale on jest tak spokojny, ten klen jest tak spokojny, że mogą być jaja. Teraz wrócił. Jest, no po prostu on jeszcze nawet się nie bujnął raz. I nawet ciężaru jego za bardzo nie czuję. Czyli albo jest faktycznie mały, albo idzie cały czas w naszą stronę. Zaraz zobaczymy. Możliwe, że mały. Zaraz zobaczymy. Tak, mały. Tak, nie jest całkiem mały. Ła, zobacz, piękna czterdziesteczka. Ale już widzę, że jest przepięknie ubarwiony. Dopiero zaczął walczyć.
Kurczę, ja tutaj chciałem dzisiaj dużo chodzić. A tu już pierwsze miejsce i trzy niesamowite ryby. No nie, no to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje. Mniejszy od tamtych wyraźnie. Tak, ale ładny, bardzo pięknie, ładny. Pięknie, ale za to wspaniale ubarwione. One są pięknie ubarwione, prawda? Tak, taki. Naprawdę. 39-40 cm, może 38, ale jakie to ma znaczenie, jeżeli on tak pięknie wygląda. Ślicznotek. Trzy żółty, trzy ryby. Mam takie miejsce, że one się bardzo, bardzo daleko ustawiają. Każde branie było bardzo daleko. No te ostatni klenik to myślę, że był z 50 metrów zacięty. Dlatego i bolonka tutaj do takiego łowienia jest lepsza też. No jestem ciekawa, czy coś ci się uda teraz złowić. Ostatnio udało mi się zaciąć klenia, to aż mniej więcej zmierzyłem odległość. To mogło być nawet 70 metrów. Aż tak? Tak, i był duży. I najlepsze, że to był duży taki 49-centymetrowy kleń. To ponad połowę dystansu po prostu zszedłem w dół rzeki. Teraz to popłynąłeś bardzo, bardzo daleko. Tak, tak, ale uwierz mi, że ma to sens teraz. Mhm. A chleb tam dopływa? Myślę, że tak, że drobiny na pewno. Dobrze, że mam okulary, to przynajmniej widzę. Tak, nie, widoczność jest... O. Tak jakbyś drgnął spławik. Tam drzewo jest, uważaj. No właśnie, już nie będziemy ryzykować, bo... Ty, ryba jest! I to ładna! Ale jaja, z takiego dystansu klenia zawaliłem. Ale to jest naprawdę daleko. I moim zdaniem największy, bo jest ogromny ciężar, wiesz? Takiego wziął akurat w momencie, wiesz, jak zacząłem zwijać. Mówię, tam tak drzewo. Ale jest duży. Myślę, że największy dzisiaj. Słuchaj, nasze ryby to dzisiaj. Wiesz, są... będę go spokojnie ciągnął, żeby mu nie wyrwać haczyka, nie? Tak, bo bardzo daleko wziął. Bardzo daleko. Ze 100 metrów, myślę, czy nie? Czy mi się wydaje, ze 100 metrów? Nie, nie. To może tak... 60 metrów, może z 70. I tak mi się wydaje, bo tam nie mam takiej miary w oczach. No generalnie tam aż spod drzewa tak, wziął. Tak, daleko, bardzo. Patrz, co tu zaraz nam wypłynie. Zaraz zobaczymy. Nie, nie jest taki. Jest piękny, największy dziś prawdopodobnie, ale nie jest to olbrzym. Zobaczymy. Nawet nie wiem, czy największy. Taki jak te pierwsze. Jak te pierwsze dwa. O, chodź tu, chodź. Mamy cię, koleżko. Pięknie. A może największy? Zaraz zobaczymy. Niech sobie, żeby nie ten, niech sobie tutaj... Odpocznie troszeczkę. Patrz, haczyk praktycznie nie był już wbity. Parę sekund w wodzie i by nam uciekł. O. Tak, taki jak poprzedni. Trzy takie same klenie, żeśmy tu złowili. Niesamowite. Nie, no to się nie dzieje naprawdę. A to jest czwarty, Kacper? Czwarty, ale trzeci aż tak piękny. Ja bardzo to teraz doceniam, bo w ostatnich dniach takich kleni łowiłem naprawdę sporadycznie. Takie klenie łowiło się naprawdę, było bardzo ciężko. Łowiło się dużo takich naprawdę małych. A tutaj jakby to miejsce właśnie sprzyja tym większym rybkom. Mieliśmy teraz 10-minutową przerwę techniczną, bo przy rozkładaniu wędki zaczepiłem o drzewo, urwałem zestaw. Potem musiałem go z tego drzewa ściągnąć i jeszcze raz założyć. I taka przerwa, myślę, że rybom mogła zrobić dobrze. Chociaż tutaj już tyle ryb wyjęliśmy, że trudno będzie mi uwierzyć, żeby jeszcze jakiś ładny kleń tutaj dał się złowić. No ale dzisiaj jest dzień cudów. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Dosyć daleko biorą te ryby, bardzo nawet daleko. Tak, bo jest dość głęboko tutaj. Woda jest szybka. Im szybciej płynie, tym dalej trzeba się tych ryb spodziewać.
Już zaraz będziesz koło drzewa. No, tam wziął ten ostatni pleń właśnie. Tym razem bez brania. Czyli 6 rzutów, 4 klenie. I wiesz co? Zmieniamy? Myślę, że zrobi dosłownie, no jeden to może nie rzut, ale 2 rzuty idziemy w nowe miejsce, bo jednak tutaj tą miejscówkę moim zdaniem żeśmy już naprawdę wyeksploatowali w mojej opinii. Ja to dzisiaj jestem taka otumiona, taka wiesz, rozkojarzona bardzo, bo piękna pogoda, super ryby, ta przyroda, ptaszki, ja nie mogę się skupić w ogóle. Widzisz spławik? Tak. Bez problemu. Ale wystarczyłaby minimalna falka i bym nie widział. O. Jest! 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 Jest. Patrz. I teraz też nie wiesz jaki. Czy duży, teraz czy mały? Powiem. Też nie wiem. Na pewno ładny. To jest pewne, że to nie jest mały kleń. Znowu w ogóle nie walczy. Duży ciężar tylko czuję. Kurczę, 7 rzutów, 5 kleni na wędrze. Niesamowite. Ale zobacz, jak daleko wziął. Ile, tak, jeszcze, metrów, ile jeszcze metrów jest do zwinięcia. Czuję, że będzie grubo. To zaraz zobaczymy, ja to czuję, będę czuła, że będzie grubo. Uwaga, co nam tu wypłynie. To jest ten moment najpiękniejszy właśnie. Wow! Chyba największy. Ale się wyskakuje. To jeszcze nie jest półmetrowiec, ale no nie, no chyba największy. Zaraz samo ocenisz. Moim zdaniem największy. Kawał pięknego ryby. Klenia. Tak. O. Wita się z nami. Dzień dobry. Zaraz cię wypuścimy. Cudo. To jest po prostu niesamowite. Jesteśmy szczęściarzami, że mamy taką rzekę niedaleko domu. To jest no niesamowite szczęście. To jest szczęście, które trzeba doceniać i szanować. Piękny klej, piękny. Ale tak jak powiedziałem, idziemy stąd, bo po prostu to jest... One zasłużyły już na to, żeby dać im spokój. To też jest fajne, że tam, gdzie jest problem z dojazdem, z dotarciem, jest porządek. Tak, widać właśnie, że śmieciarze to są ludzie, którzy idą na łatwiznę, czyli tam, gdzie mają, wiesz, jakieś dojście, łatwy dojazd, tam są śmieci, czyli nawet to pokazuje, że to są ludzie, którzy generalnie w życiu idą na łatwiznę, nawet z dojazdem nad wodę. A tutaj zobacz, nic, czyściutko. Tak, nic, nie żadnych śmieci, w ogóle nawet żadnej butelki. Śladu człowieka tutaj nie ma. Tam jeszcze chyba lód leży. No, niesamowite, tak, co? Tak, ta normalnie jeszcze widać. To pokazuje, jak las potrafi trzymać temperaturę. O, tu jest, tak widać, taka piaszczysta łacha, a za nią jest rydna i ta rydna nie będzie głęboka. I tam jest następny zakręt. To też jest miejsce, które zimą ominąłem, bo tu nie było żadnego sensu łowić. Bo woda też zasuwała. O, fajnie widać. A teraz myślę, że nie wiem tego, bo tutaj nie łowiłem w takich miejscach jeszcze. Zobaczymy. Może to będzie jakieś hitowe miejsce. Zaraz się okaże. Widać, jak trzeba uważać, bo zobacz, jaka jest czysta woda. Kryształ, czyściutka. Tutaj widać, że jest bardzo płytko. I takie płytkie i szybkie miejsce, kto wie, małe klenie nie powinny się tutaj trzymać. Tutaj troszeczkę przerobiłem ten zestaw na szybszy prąd, bo tutaj woda jest bardzo rwąca, jak w strumieniu. Dlatego oliwkę przybliżyłem do haczyka. Oliwkę mam teraz pół metra od haczyka. Im woda wolniej płynie, tym główne obciążenie dalej od haczyka. Im szybciej, tym bliżej. No ciekawe, czy w takim miejscu uda się coś złowić. Zobaczymy. Ta woda nie jest, ona dopiero złapała dosłownie ze 2-3 stopnie pewnie, a tutaj to jest takie, no, miejsce na wakacje, bym powiedział.
nie na tą porę roku, ale zobaczymy. Jest to wyobranie chyba. Jest, ale jak brał. Ale małe o dziwo. Maluszek. Chociaż? O, już nie jest taki mały. Szedł w moją stronę po prostu. Ale zaraz zobaczymy go. Gdzie go fajnie na tym piasku. Na tym piasku będzie go fajnie widać. Ale on jest ładny. To jest duży kleń. Ja pierdykam. Ja myślałem, że to maluszek. Patrz, paka krówka. Jo pierdzielo. To nie jest pół metrówka. On na początku szedł w moją stronę i mnie zmylił. Ja myślałem, że to jest maluszek. Nie chcę tam podchodzić. Ale chyba będę musiał, bo jest za ciężko, żeby go podchodzić. Ale nie hałasy. Jednak nie jest to pół metrówka. To jest... pod pół metra, ale nie pół metra. To jest taki, jak tam mówiliśmy na początku. Ale jaki dorodny, zobacz. Tak. Zobacz, jaki kluch. Wow. Wow. Ale one są tu przepiękne. Absolutnie O, właśnie to jest to, co ci mówiłem, że jak się wbije w błonkę, to trzeba spokojnie ciągnąć, widzisz? Mhm. Bo może się wyrwać z tej błonki. O. Jaka piękna ryba, a jak brał w pierwszym rzucie, w takim szybkim prądzie. Co za ryba. Absolutnie piękne, zobacz jakie kolory. No kolory ja mam jestem w szoku. Tutaj jeszcze w ogóle pięknie go widać. Ach, dziękuję, że wziąłeś. O. Się wydawało, że tu raczej ryby nie będzie, a wziął. Na przekór tobie. No. Ale piękny widok. Dzięciak, fajnie pracuje. Super. Tyle wyjętych ryb, to lepiej już zmienić przypon, bo to jest żyłka 0,128. Co prawda o olbrzymiej wytrzymałości. Ale wiesz, przy tylu rybach to gdzieś tam zawsze może ta żyłka się otrzeć. I nie chciałbym tutaj zaraz płakać, jakbym jakiegoś życiowego klenia zerwał i to jeszcze z haczykiem. Tym bardziej, że to jest płytko, ten hol był taki forsowny, hałaśliwy. Także niech nam to miejsce troszeczkę odpocznie, a ja w tym czasie sobie uwiążę nowy haczyk. Zaczep. Też. Uj, oko krowa. Ojej, nie mam wątpliwości, Basiu, że mamy teraz największą rybę dnia. To jest ogromny ciężar. Ale krowę mamy. Ale mamy krowę. Po tego to już będziemy musieli zejść. O, tylko żeby nie wyskoczył. Po tego musimy to uważaj, to... Szkoda trochę tej miejscówki, ale to jest wielka ryba. Spróbuję go troszkę. Dobrze, że zmieniłeś przypon. No. Żeby on w te krzaki nie wszedł. Cholera, wiesz, może być wcale nie taki wielki, a tak waleczny, bo... O, udało się go trochę podciągnąć. To uważaj. O, jest już blisko. Wcale nie musisz taki wielki. No. Wcale nie musisz taki wielki. On po prostu gdzieś się zamurował, patrz. Ciężko powiedzieć, czy to jest nawet największy. Nie wiem. Dzisiaj. Teraz mi tak też ale pięknie go widać na tym piasku, co? Mhm. Tak, bardzo fajnie. Ale zobacz, dwa żółty. Fakt, że w dłuższym odstępie czasu.
byłem pewien, że jest większy na początku. Ale kolejna krowa. Kolejny kluch. Wow, jaki grubas. Ale one są silne. Są znacznie silniejsze w tej ciepłej wodzie niż zimą. Niesamowita ryba. Dziękuję. Nie mogę się napatrzeć, naprawdę. Nie mogę się napatrzeć. No przecież on jest taki nieskazitelny. Cudo. Jest? Nie. Zaczep. Zaczep, niestety. Szkoda, że tak daleko. Niestety, zaczep. No zobacz. Widzisz? Jaka ta żyłka jest mocna na przyponie? Urwałem zestaw z 18. Dobra, już tu nie będziemy łowili. Teraz już zrobiłem moim zdaniem za dużo zamieszania tutaj. Ale masz jeszcze chyba ten niespławik. Mam. Zestawów to mi nie brakuje. No dobra. Zmieniasz zestaw i zmieniamy miejsce. Nie, najpierw zmienimy miejsce i w czasie nęcenia przywiążemy sobie nowy zestaw. Dobra. Wiesz? Tutaj z tego co pamiętam, jak przychodziłem tutaj zimą, to nie będziemy mieli już takiego płytkiego miejsca jak tutaj było. Tutaj będą właśnie już takie głębsze, spokojniejsze miejsca. Zobaczymy właśnie co w nich się wydarzy. Zobacz, też pod brzegiem mamy tą łachę piaszczystą. Widać, że już głębsze, wyraźnie głębsze koryto. Tam mamy rozlewającą się rzekę. Mamy jeszcze drzewo w wodzie. Po prostu bajka. Bajeczne miejsce. No, akurat ponęcę sam tyle czasu, tak, co i potrzebuję, żeby uzbroić zestaw. I będziemy mogli łowić. Tam już generalnie rzeka będzie głębsza. Dlatego od razu uzbroję 8? Tak, 8 gram. No, już wcześniej mówiłem, że byłaby chyba lepsza. Od razu ustawiłem większą głębokość, bo to miejsce wydaje się znacznie głębsze. Ryba. Kurczę, za lekko wciąłem. Ryba była. Nie spodziewałeś się? Spodziewać to się spodziewałem, ale to tak. No nie wiem, roztargnienie, wiesz? Brak koncentracji. Nawet nie wiem, czy duży, czy mały. Słuchaj, te urwane są największe. No, ale nawet go nie, tylko poczułem, że była ryba. Takie szarpnięcie na szczytówce. O. Jest? Jest. Jest, widzisz? Dwa rzuty, dwa brania. Ale mały. Teraz jest maluszek. Maluszek. Ojej. Ojoj, jaki malutki. No to będzie taka 20-centymetrowa ryba. Ojoj, jest. Ej, nawet jeszcze mniejsza. W ogóle płoć chyba jest, to jest szok. Płoć złowiliśmy. Zobacz. To jest szok. Złowiliśmy na chleb płoć. Znaczy to nie szok, że na chleb, tylko na taki kawał chleba. Tak. Złowiliśmy płoć. Zobacz. Haczyk dziesiątka. Zobacz. Wow, śmieszny zobaczek. No. Masakra. To zasłużyła na takie traktowanie jak klej. No płotki to już dawno nie widziałam. O. No i jestem ciekawa, czy będzie. O, jest. I też płoć? I też mała ryba, wiesz? Jestem ciekawa, czy też płotka. Ale byłyby jaja, co? Ale byłyby jaja. I to jest płoć chyba. Nie wiem jeszcze. Klenik mały jednak. Już myślałam, że płotka mała. No, taki. Ale też dzieciulek. Dzieciulek. Nawet nie ma wymiaru prawdopodobnie. Nie. Widać już w rzece wiosnę, bo małe ryby się przebudziły. One zimą były, no nie żerowały, co tu dużo mówić. To pewnie i ta pierwsza ryba była takiej wielkości. O. Następna. I następna. I też maluch. Tak. Widziałam, maluszek. O, patrz, maluszek ożył. Nie jest aż tak mały. To już jest fajna rybka. Nie żaden tam. No patrz.
No zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. To nie jest raczej 40. No to nie jest 40, ale to jest przyzwoita rybka. Jak na dzisiejsze standardy to mała. A ogólnie to piękna. Ale zobacz, nie no ładny, nie ma co gadać. Na początku się wydawał taki mały. 40 no, to nie jest. Nie jest, ale jest chyba najmniejszy z tych, co łowiliśmy tlenników. Jednego dzisiaj, nie, takiego tak. samego złowiliśmy. Widzę. Jeśli jeszcze jedna ryba będzie mała tutaj, to lecimy dalej, wiesz? W ogóle to jest piąty rzut. Ciekawe, czy w piątym rzucie będzie piąte branie pod rząd. Jest, jest ryba. Ale mała. Nie wiem jeszcze. Oj, myślę, że mała. Malutka, ojej, ojej. Ojej. To tak, chyba że... naprawdę się stąd już zwijamy. Tak, tak, idziemy stąd. Musimy to jest piękne, ale pełne małych ryb. Pięć rzutów, pięć małych ryb. W tym płotka jest mała. Tak, a teraz nie wiem nawet, czy to za ryba. Mały tlenik. Mały tlenik, ale... Oj, maciubki. Maciubki, najmniejszy dzisiaj. Tutaj prąd jest taki szybki, że zanętę trzeba rzucać w górę rzeki. Już myślałam, że pierwszy rzut i branie. Nie, nie jest tu tak głęboko jak myślałem, bo tutaj poszliśmy na koniec tej prostki. I tutaj już rzeka się wypłyca. Tak celowo tutaj przyszedłem, bo to jest dobre miejsce na klenia. Właśnie takie wypłycenie i szybki prąd. I zobaczymy. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Bo woda zasuwa bardzo szybko. Bardzo, bardzo, no. I myślę, że z tego zakrętu, z tych krzaczorów tam, może uda się wyciągnąć jakiegoś fajnego klenia. Zobaczymy. Zazwyczaj mówisz, pachnie mi tu kleniem, nie pachnie, tak. Znaczy, nieklieniowe. Teraz to wszędzie pachnie kleniem, nie? Wiesz co chodzi. Teraz one już są w takim okresie, że wszędzie pachnie kleniem, w całej rzece. Tylko kwestia, żeby pachniało tym dużym. Jest? Nie wiem, bo miałem przez moment wrażenie, że to zaczep, wiesz? Także nie wiem, czy to była ryba, czy zaczep. I co masz na haczyku? Kawałeczek chleba. Ale spłycę jeszcze, bo tu fajnie, to tu nie jest tak głęboko. Tu w lewo to na pewno jest głębina. Bo łowiłem zimą, to wiem, że jest bardzo głęboko. A tutaj widzę, już się wypłyca. I szybko płynie. Spod tej burty może coś fajnego wypłynąć. Zanętę, tak jak mówię, muszę rzucać troszeczkę dalej w górę rzeki. Ta zanęta tutaj płynie nam pod nogami, ale tutaj widać, takie wybija woda i ona odbija tą zanętę w kierunku środka rzeki. Natomiast gdybym ją rzucał dalej, to by ją wybijało aż pod drugi brzeg. No, no ciekawe, to nie wiadomo, czy to było branie, czy zaczep. O. To może być ryba? Nie wiem, wiesz? Ciężko powiedzieć. No raczej rybę byśmy zacięli. Myślę, że to jakieś zaczepy, wiesz? Myślę, że to jakieś zaczepy. No ale sam fakt, że nie złowiliśmy jeszcze nic małego, nie? Wiesz, to dobrze jakby... To dobrze rokuje. To jest wypłycenie, bez dwóch zdań. Teraz już nie miałem wątpliwości. Także... Trzeba tutaj od razu spłycić. I to solidnie. O, obniżę tą oliwkę. Zobacz, jaka tu jest płcizna. No widzę. Znaczy bardzo. Tutaj jeszcze jest głęboko, a tam się tak mocno... A tam już dalej tak płytko. W ogóle ciekawe miejsce, takie techniczne. Zostaniemy tutaj na dłużej, ja tutaj spróbuję się dopasować. A widzisz, tu gdzie jest płytko i szybko, nie ma tych małych ryb. Przynajmniej na razie.
Jest. Właśnie się zastanawiałam, czy to był płycenie znowu, czy ryba. Ryba. Fajna. Raczej nic spektakularnego. Ale nie maluch. Chyba. Nie, ale duża też na pewno nie. Maluszek. No, jak na dzisiejsze standardy, to mały, ale to nie jest tych, wiesz, to nie jest tych całkiem mikro. O. Malutki, fajny, taki piękny, ale malutki. 30 parę centymetrów rybka. Ale to jeszcze jest taki, który daje nadzieję na coś większego tutaj. O, jest! O kurde! I co teraz? Ale rybon. Ale wygięło się węcka. Ale on wcale nie musi być taki duży, bo on jest szalony, wiesz? A też się rozpędził. Tak, rozpędził się, mnie prawie z brzegu ściągnął. Czekaliśmy na niego z 10 minut, bo mówi, jak nie ma brań tych małych ryb, to trzeba poczekać. No, o kurde, patrz, zagadaliśmy się i on już w brzegu mi tam siedzi. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych zaczepów. Dobra. Tu mamy tu blisko. Zaraz zobaczymy. Jest na pewno ładny, ale to nie jest nic spektakularnego. Za bardzo bojowy. Te duże nie są aż takie bojowe. Ale widzisz, miejsce jednak. Warto było poczekać. Piękny tlen. Ale jaki waleczny. No. Ale jaki waleczny. Szalony. Wypuścimy cię spokojnie. Kleniku piękny. Zaklenia to już po nocach się. Ale piękny jest. Od razu odczepię. Śliczny. Taki no, dzisiejszy standardzik. Śliczna ryba. Piękny. Dziękuję. Także widzisz, płytkie miejsce, bo tam jest wypłycenie i od razu jest szansa na pięknego klenia. Także już wiemy. O, to było. O Jezu, jak wzięło ostro. Ale ostre branie było. W momencie, kiedy przytrzymałem. Tak, widziałam właśnie. To on to zawalił wtedy, nie? Mhm. Ojejku, zobacz, aż tak ostro, że aż spławik przesunęło. Masakra, jakie branie ostre. No ciekawe, taką dłuższą przerwę zrobiłem. Daliśmy im trochę spocząć od hałasu. I zobaczymy. No to miejsce ma potencjał na dużego klenia. Woda szybko płynie, jest płytko. Jest! O, ale jak zawaliło! Jo kurde, ale słyszałeś? Jak blisko. Myślałam, że coś się połamało. Nie spodziewałem się tu brania w ogóle. Ale on nie jest duży, tylko po prostu taki ale agresywny. Ale taki chociaż ty, patrz co on robi. Leci, co? Kurde! Patrz. Kurna. Ale to może być też... Ale... Ty, ale jaja. Patrz, żeby nam się nie... ten. Ale krowa, widziałaś go? Widziałam. Tylko ten, cicho. No. Słyszysz? Ale wziął tak, żeby... blisko. Ja zejdę po niego, wiesz, to już nie ma co... Żeby... Ja muszę po niego zejść. Bo ja go nie podciągnę. To jest to, czy da to polowanie. Kurczę, ale ten... Ja to zawsze się martwię i boję, żebyśmy go wyciągnęli, żeby nam nie poszło. Ale jak blisko, jak ale wariat. Ale nie jest jednak aż tak wielki, wiesz? Tylko waleczny. Myślałem, że większy. A tak tutaj... O, wow! Ale ogólnie pi... O Jezu, ale jakie piękny, kolory ma. No co ty? Wow! Ale piękniasiek. Wow! Ale jak blisko... Wow! No co ty? Pod pół śliczny. Metra, pół metra może mieć, zobaczymy. Ale zobacz. Ale jakie kolory. Wow. Niesamowita ryba dzisiaj. Ale ona jak szybko wzięła. Normalnie moment, tak trzasnęło. No, ale jaki był silny ten kleń. Tak, zobacz. On nie ma pół metra, nie musimy go mierzyć. To jest taki 47-48 cm. Ale grubaśny. Tak, jest. On jest niewiele większy od tych poprzednich na długość. Pokaż mi go tak jakoś inaczej. O, właśnie, bo ty tak jakoś tak go machasz. Piękny jest. Bardzo ładny. Piękny kleń.
Kacperek się pogłaskał. No wypuść, wypuść. Ach, nie mogę. Chcę cię wypuścić. Nie chciałem, nie chcę się z nim rozstać. Pięknie, ale normalnie tak pięknie wziął. Patrz, jak już jest gotowy do... No. Nie chciałem z nim rozstać. Jest. I zobacz, widzisz, kurde, wiemy gdzie ich szukać. To nie był jeszcze ten pół, to nie była półmetrowa ryba, nie było nawet co mierzyć. Niespełna półmetrowy, ale bardzo taki dorodny, pięknie wybarwiony. Ach. Tutaj mamy taką bardzo długą prostkę. Zimą tutaj dużo wędkowałem, kilka razy. I mimo, że miejsce wydawało się tak doskonałe, to ani jednego klenia nie złowiłem. Spróbujemy dzisiaj. To miejsce zimą nie było dobre, bo tutaj woda widać, że bardzo szybko płynie. Zasuwa, można powiedzieć. No myślę, że tutaj dłużej niż 15 minut ponęciłem. Ciekawe. Nawet nie wiem, czy tu jest płytko, czy tu jest głęboko. No, zimą jak łowiłem, to było dość płytko, ale łowiłem też blisko brzegu. Tu, gdzie siedzę, to była woda. No, ciekawe. Miejsce z jednej strony ma ogromny potencjał na dużego klenia, ale ma też ogromny potencjał na małe klenie. Zobaczymy. Ciągle pamiętam to ostatnie branie tego... Takie było... O, już jest, patrz. Kurczę, to jest niesamowite. Ja myślałam, że zaczę. Patrz, i znowu ładny klęk. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Piękny klęk znowu. Pięknie kopie. Pięknie kopie. Ależ to jest, ojej. No. Piękny, ale kopie. Ja myślałam, że to zaczep. I nie jest mały. Nie, nie, ale oczywiście nie jest, też nie chodzi jest. Chodzi o to, że nie jest maluszek. Nie no, gdzie maluszek? Ładny. Ale zasuwa. Ale one też mają, wiesz, ja krzyczę wielki, 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 bo po prostu one są tak silne. One są silniejsze o wiele niż zimą. Kolejny piękny kleń. Z tych większych raczej mniejszy jak większy. O. Proszę, jaka klucha. Niesamowite. I pierwszy rzut oczywiście. Szok. Myślałam, że po prostu to zaczep. Było takie branie, tak. Nie? I jak bliziutko wziął. Wiesz, długo nęciłem. Da. To jest szok, co tu się dzieje. No, to... Jest? Jest, jest, jest. O, zaczep chyba, wiesz, niestety. Cholera jest. Miejmy nadzieję, że zestaw nie strzeli. Zobacz. Szok, co? Nie chcę ten przypoń się urwać. No, urwi się, przyponie, no. O! Poszło? Tak, i mamy zestaw na szczęście. Także teraz mamy znowu chwilę przerwy, żeby zrobić nowy przypon. Niech tam się uspokoi trochę. Tam się uspokoi i myślę, że capniemy tutaj jeszcze ładnego klenia. Możemy pokazać, o jakiej żyłce mówimy, zrobić taką jawną reklamę, bo naprawdę jest to żyłka mega wyselekcjonowana i jestem dumny, że jest tutaj nasze logo. To jest średnica 0,128 i naprawdę, to jaką ta żyłka ma wytrzymałość, to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. No ostatnio po takiej przerwie złowiliśmy największego dzisiaj klenia. Ciekawe, jak będzie teraz. Ale teraz widać, jaka jest skala trudności złowić klenia zimą. Taką mroźną aurę, a złowić go teraz, wczesną wiosną. To nie ma nawet porównania. I daleko płyniesz. No, ale bardzo szybki prąd jest. Szybko niesie ten zestaw. Żeby tylko żaden zaczep nam nie zaniósł. O! Ojejku!
patrz, takiej długiej żyłki i zaciąłem go, no. A jest, masz. Jest, zaciąłem go, ale za duży luz żyłki był. Mam go, piękny też. Kolejny piękny kleń. Oj, jak to lekko. Wow. Wyskoczył. No, wypłynął. Wypłynął. Kolejny, kolejny grubas. To jest niesamowite. Ale jakiego dystansu wziął. Domęcimy w międzyczasie. Co za przygoda. O, jak to suwek. O. Pershing, ale bardzo ładny. Piękny. Kolejny, kolejny piękny kleń. Ale się w tobie też był zdziwiony. To jest nasz dzisiejszy rozmiar. Tak. Ol. Jesteście śliczne, ja pierdzielę, ale jesteście ładne. Wow. Normalnie cudne. Niesamowita ryba. Ale grubiutki. Nie wierzę w to, co się dzieje. Pusi, pusi. Nie wierzę w to, co się dzieje. Cudowny dzień. Upłynę. Jest? Jest chyba, ale nie wiem, czy nie zaczę, zaraz ci powiem. Nie wiem, wiesz, że nie wiem jeszcze? To raczej zaczep. Zaczep? Tak. Myślałam, dobra, że ale wiesz co? Jeszcze raz? Nie, czy, nie już idziemy. Idziemy. Nie, już to już jest druga czy trzecia gałąź, tego nie pokazywaliśmy, którą wyjąłem. I tutaj już jest jakby za dużo zamieszania narobiliśmy. Lecimy w kolejne miejsce. Okej. Okay. Przystanąłeś, to znaczy, że znalazłeś miejsce. Tak, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo podobne miejsce do tego, w którym złowiliśmy dzisiaj największego klenia. Czyli tutaj woda bardzo szybko płynie, koryto tam się wypłyca i jest zakręt. Identyczne miejsce praktycznie jak to, w którym złowiliśmy dzisiaj największą rybę. No i tak standardowo. Odczekaliśmy kilka minut, ponęciliśmy i miejmy nadzieję, że Kacper teraz dołowisz taką pięćdziesiątę. No tak naprawdę do pełni szczęścia to nam tylko tego brakuje, bo ryb to jestem naławiony tak, że można powiedzieć przysłowiowo, że ręce bolą. Już niestety nie było czyli widać. Czyli bez brania, to jest tak. Pozytywny znak. Jak to brzmi, brak brania jest pozytywny. Drugi rzut bez brania. O. Jest. Jest. Ciekawe, zaraz ci powiem. Fajny. Już nie maluchowaty? Nie, nie, nie. To jest już fajny klonisko. Powoli. Nie, żaden olbrzym, absolutnie. Ale bardzo ładny kleń. Także jest to miejsce, w którym zostaniemy. Fajnie kopie, ale kopie. Ale a uważaj, tutaj są te. O, już patek. Widzisz? Pasowuje. Trawki pięknie już wszedł. Tak, patrz, one lubią się pasował, tak. No. Zobaczymy nawet go. Nie wiem, czy on tam jest. Chyba już się urwał, wiesz? Nie, nie, nie. Jeszcze chyba jest. Nie, chyba. Wydaje mi się, że powinien tam być. Czy już? Nie, nie. Już się... Tak, nie było tak. Go. Wycyckał nas. No przed mówiłam, trawy. Że w trawy. Piękny. Ale nie był bardzo duży. To był taki dzisiejszy standard z tych ładniejszych. No ale... ale jak to zrobił? Zobacz, nawet haczyka nie urwał. Po prostu sobie wszedł w te trawki i się wyhaczył. I się wyhaczył po prostu sam. No. Ale dużo w tym było mojej winy, bo zbyt nonszalancko go holowałem. O! Och, za dużo żyłki miał. Kopię ładnie, czuję duży ciężar. Ale z daleka ją chyba złowiłeś. Tak, już za zakręt sławik wpływa. Ale klucz. Ale ładnie. Uważaj. O, one walczą. Zobacz. Bardzo ładne, tak. Ślicznie. Kolejne dzisiaj piękne klenisko. Wypuszczamy.
I ciągle wierzymy w tego, tego dużego, tego medalowego. Ryby dzisiaj naprawdę dopisują. To jest szok. Nie mamy już niestety baterii, żeby tak wszystko pokazywać, także na razie pokazujemy tylko ryby. Kolejny plenik. Jazia mamy, niesamowite, Boże kochany. Plenik już, wiesz, z przyzwyczajenia. Ale plenik. Jakiego uważaj. Jazia zawaliłem. O, widzisz. Jakiego ja Jazia zawaliłem. A to jazik. Ale jaki. Śliczny. Ale Jazio, ale jazior jaki wypasiony. Piękny. Widzisz, jaka... Nie no, ja mówię, kolejny ładny kleń. No bo z przyzwyczajenia, no zobacz. Zobacz. Piękny. Ale jazior. No. Ale jaki cudowny. Ale cudowna ryba. Zobacz, jaki grubasek. Jaki gruby. Wypasiony. Joki wypasiony. Dziwisz się, na chleb się. Na chlebie się upasł. Tak, piękny. Ale zaskoczenie. Tak, piękny. No nie mogę się na niego napatrzeć. No coś niesamowitego. Nacałował. Ale niespodzianka. Jaziola. Śliczny, niespodzianka jest naprawdę niesamowita. To nasza wisienka. Tak, ale żebyś wiedziała, to jest dużo większa wisienka, dużo bardziej atrakcyjna niż półmetrowy kleń. Takiego tak. Jazia zawalić. A już tak nie mamy baterii i mówię, Basia, to będziesz tylko pokazywała ryby. Trzeba zaoszczędzić baterię na to, jakbyśmy złowili coś wyjątkowego. I no i złowiliśmy. No ale nie mamy baterii, ale też musimy powiedzieć, że już mamy... Malutko chleba, ale jeszcze tutaj posiedzę, bo miejscóweczka jest wyjątkowa. To może być to, wiesz? To może być to. Ale jest ciężar. Patrz. Musimy zejść, patrz. Kurczę, tam on wie, że są... No to jest to. Musimy niestety zasuwać. Dłużej po niego, no. Ale tak nie ciągnij go mocno. Cholera, nie wiem, gdzie on jest w ogóle. No. Ale raczej nie zaczepi jeszcze. Ale nie mogę go w ogóle podciągnąć. On cały czas stoi w miejscu. A gdzie on w ogóle jest? Nie wiem. Ja też właśnie nie widzę. W ogóle nie walcz, to jest normalnie tak jak ten drzewo. Że... O, widzę. O, już też widzę. Musimy go pilnować teraz. Ale miejscuwa nam się trafiła. No ciekawe. Zaraz nam się poka... Czy to będzie maluch? Maluch na pewno nie. Uważaj tylko. Ostrożnie. Uwaga. No, tu chyba jaś wielki znowu. Jest. Coś jest, nie wiem czy to niewielki jaś. Nie, kleń piękny. Ale przez moment myślałem, że jaś. Ale piękny. Ale duży. Kacper, ale jest piękna. Ale jest przepiękna. Au! Wędką dostałeś? Tak, nie szkodzi. O, ładna. Mamy go, olby. Jeszcze większy, jak ten poprzedni. Piękno, widzisz? Nasze wisienki na się trafiają. Ale krowa, największy, większy jak tamten. Tak, zobacz, piękna. Ale jest grubas, potężny kleń. Piękne ma łuski, ale jest przepiękne płetwy. Po co za rybon. Cudowna, śliczna. Co za rybon. Wow! Piękniusia. Zobacz, takiego jeszcze pięknego to nie złowiliśmy, ale tak. Ja tak o każdym mówię. Piękny. No nie, no to aż się nie chce z nim żegnać. Ale był silny. Ale miejscóweczka. Szkoda, że tu nahałasowaliśmy, bo to... Ale ryba piękna. Złoto. Oj. Z tym złotem, Kacper, to już trzeba się pożegnać. Kolejną rybę, która wygłaskana, wycałowana. O, damy mu troszkę odpocząć, bo hol był ciężki. Także pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, nie będziemy już nagrywali ani podróży w to miejsce, ani pierwszych zarzutów, bo ile mamy baterii? 9 minut. A, to jeszcze tam dwa rzuty damy radę nagrać. Coś czuję, że
było tak nęcone, że w pierwszym rzucie coś złowimy. Jest i to duży, bardzo. Zaraz zobaczymy. Bardzo duży. Ale jest krowa. Szok. Dzisiaj twoje ulubione słowo. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych zaczepów. To jest po prostu, ten dzień jest niemożliwy. To się nie dzieje naprawdę. Uszczyplać? Na pewno jest przepiękna ryba. Na pewno. To w pierwszym zarzucie. W pierwszym, uważaj. Oj. Jezu, jaki wielki. Oj, chyba największy, wiesz? Oj! Ale ty... Wow! Wow! Oj, byk! Jest. Zobacz, nie. Zobacz, co tu się wydarzyło. Zobacz, co tu się wydarzyło. Cudny jesteś, cudowny. Przepiękny. No. Myślę, że ciutkę większy jak ten ostatni, tak. Albo taki sam. O, ale piękny. Zobacz, jaki grubas. Mhm. O, trochę musi odsapnąć. O, pięknie płynęła. O, brawo. O, widzisz? I teraz nam piłują i czas koniec. Akurat czas kończyć. Chociaż ja jeszcze powiem nieoficjalnie, że parę razy sobie tutaj rzucę, bo to jednak w pierwszym rzucie taka ryba. Ja sobie tu jeszcze posiedzę i połowię. Ale akurat ktoś zaczął nam hałasować, jak nam się skończyła bateria. Super dzień, dziękuję ślicznie. Dziękuję ci bardzo. To było... To nie powiem, że to był cudowny dzień, bo nie ma takiego określenia, żeby powiedzieć, jak dzisiaj było. Pięknie. Dziękuję bardzo.